Początek sezonu w wykonaniu Impelu jest bardzo dobry. Wrocławianki wygrały na inaugurację we własnej hali Skrzoby w tym tygodniu pokonać na wyjeździe PTPS. Choć wciąż brakuje zgrania, w dwóch meczach udało się wywalczyć komplet punktów. Najważniejsza jest ta wygrana za 3 punkty. I zarówno przed pierwszym meczem i jak teraz w Pile spodziewałyśmy się, że to będą zespoły, które nie oddadzą nam tego zwycięstwa za darmo, że tak powiem. Wiedziałyśmy, że będą walczyć, no i Piła, tak jak w meczu przeciwko Muszynie, tak przeciwko nam zagrała fantastycznie w obronie, no i postawiła nam ciężkie warunki. Liga nabiera tempa, coraz mniej czasu na treningi, a one są chyba drużynie teraz najbardziej potrzebne. Jak z tym zespół z Wrocławia sobie radzi? Musimy sobie radzić w takich warunkach, włącznie z podróżami. Nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, ale też większość zespołów, które gra w lidze i w pucharach, więc jesteśmy pozytywne. To nie jest łatwe zadanie, nigdy nie było, ale trzeba jakoś sobie radzić. Skyres Rzeszów na razie nie wygrał spotkania, ba nie ugrał nawet seta. Czy w takich meczach kluczowa jest mobilizacja? Wszystkie atuty bowiem w rękach ma Impel. Do nas należy to zadanie, aby nie pozwolić im grać na wyższym poziomie. No i tym razem musimy się zmobilizować i wygrać to spotkanie za 3 punkty. Wszyscy sobie zdają sprawę, że Skyres to ekipa o potencjale dużo mniejszym od Impelu. Czy zawodniczki skupiają się na rozpracowaniu przeciwnika, czy może przede wszystkim na sobie? Fajnie się ułożyło, że ten początek miałyśmy z mniej wymagającymi przeciwnikami, ponieważ miałyśmy więcej czasu, żeby się zgrać, bo do zespołu dołączyłyśmy niektóre w ostatniej chwili i no brakuje tego, żebyśmy były jednym kolektywem, żebyśmy były zgrane, więc te wszystkie mecze też traktujemy jako najlepszą formę treningu dla nas. Trenerzy podkreślali, że początek Orlen Ligi to wciąż praca nad przygotowaniem zespołu do najważniejszych spotkań w sezonie. Kalendarz Ekstraklasy chyba drużynie ku temu sprzyja. Teraz mamy takie zespoły, może gdzie tam nie celują w pierwsze miejsca w tabeli. No ale już 31 gramy w Policach, także te mecze przeciwko tym najmocniejszym zespołom już niebawem, także to będzie dla nas prawdziwy sprawdzian. Szybko, łatwo i przyjemnie. To scenariusz na niedzielę? To nigdy nie jest łatwo i przyjemnie. Pracujemy nad tym, żeby wynik był łatwy, ale nawet z łatwiejszym przeciwnikiem czasami wymaga od nas więcej koncentracji i więcej takiego skupienia na to, żeby kontrolować grę. Mecz Impelu ze Skyres w niedzielę o 14:45 w hali Orbita.